Powiat lubiński przekazał 120 tysięcy złotych, za które Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie kupi potrzebny sprzęt. Samorządowcy jednogłośnie poparli ten pomysł podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Lubińskiego. Na zdrowie myślę, że i na bezpieczeństwo nie żałujemy pieniędzy. To jest doceniane przez wszystkich. Ja wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać jak leczyć. Inwestycja związana jest z przebudową części lubińskiego szpitala. Nowy trakt porodowy został zaprojektowany jako kompleks wielofunkcjonalnych pomieszczeń o wysokim standardzie. Z pieniędzy, które pozyskamy od powiatu lubińskiego, zostaną zakupione lampy operacyjne, łóżka porodowe, defibrylator. Na zmodernizowany trakt przeniesiony zostanie także sprzęt aktualnie używany na położnictwie. Dzięki nowej aparaturze podniesiemy i komfort pacjentek, no ale przede wszystkim zapewnimy większe bezpieczeństwo dla rodzących mam i ich dzieci. Koszt całej inwestycji to 2 miliony złotych. O pomoc Regionalne Centrum Zdrowia zwróciło się również do sąsiednich powiatów. Dając jakby katalog do wyboru, co można by było ewentualnie, czy kto mógłby co zakupić. Takie zakupy oprócz powiatu lubińskiego również dokonuje gmina Rudna. Wiem, że Polkowice zadeklarowały kwotę tam na zakup sprzętu. Nowy trakt zostanie otwarty po wakacjach.